Minął tydzień. Dzisiaj zatem przyjrzymy się drugiej części gry Five Nights at Freddy's. Jeśli nie widzieliście poprzedniej części, zróbcie to przed obejrzeniem tego materiału, ponieważ niektóre aspekty fabuły będą mogły wydać się dla was niezrozumiałe. Skoro oczywistości mamy za sobą, cofnijmy się do dni, gdy wszystko było lepsze, a my mieliśmy, a w sumie kij z tym. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od czasów jeszcze sprzed wydania gry. Albowiem gdy Scott Cawthon zapowiedział tę grę, hype sięgał sufitu. A to za sprawą słynnych teaserów, które pojawiały się na również słynnej stronie scottgames.com. Pierwszy teaser prezentował Freddy'ego z kapeluszem w ręku z dopiskiem Wielkie ponowne otwarcie 2015. Czego znaczenia do końca sam nie rozumiem, jednak przypuszczam, że Scott początkowo planował wydanie FNAF 2 w 2015 roku. Następnie przyszedł czas na teaser prezentujący Wilfred Boniego oraz Toy Boniego. Kolejno Foxy'ego i nową postać, Mangle. Następnie pierwszy screen z rzeczywistej gry. Kolejny... Kolejny znów prezentował nową postać, mianowicie marionetkę. Następnie pojawił się trailer. Rozpoczynający się od takowej sceny, która po krótkim ruchu kamery pokazuje Wilfred Boniego w akompaniamencie śpiewanego przez dzieci London's Bridge. Następnie prezentując animatrony i rozgrywkę. Ten trailer był genialny i uwielbiam go. Następnie gra zadebiutowała 11 listopada 2014 roku. Przejdźmy więc do fabuły FNAF-a 2. Akcja rzuca nas do listopada 1987 roku. Tym razem wcielamy się w aż dwóch protagonistów, z czego niestety żaden nie ma swojej osobowości, etc. Jednak to norma w tych grach. Protagonista w większości przypadków nie był niczym istotnym. Przez pierwsze 6 nocy wcielamy się w Jeremiego Fitzgeralda, który do dnia 13 listopada 1987 pełnił rolę stróża nocnego. Prawdopodobnie 14 zaś przejął ją Fritz Smith. Dlaczego? Co się wydarzyło? Otóż Jeremy został przeniesiony na inną zmianę, ale o tym za moment. Przejdźmy do wydarzeń, o których słyszymy w samych nocach. Znajdujemy się w zupełnie nowej, odrodzonej Freddy Fazbear's Pizza. Otworzono ją na nowo, z o wiele większym budżetem, a także z nowymi animatronami. Toy animatronami wyposażonymi w system rozpoznawania twarzy. Przedstawicielami ich są Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Balloon Boy, prawdopodobnie Puppet, lecz nie jestem pewny w 100%, oraz Mangle. Stare animatrony, pochodzące jeszcze z poprzedniej placówki, w których dokonano niesławnych morderstw, pozostały jako części zamienne do nowych animatronów. Ale no właśnie, dwójka ma miejsce w 1987 roku. Pamiętacie The Bite of 87? No właśnie. Atak miał miejsce po nocy 6, w okolicach 13 bądź 14 listopada 1987 roku. Co ciekawe, w rzeczywistości 13 listopad 1987 miał miejsce w piątek. Piątek 13. Otóż na przyjęciu urodzinowym jeden z animatronów ugryzł jedno z bawiących się dzieci w głowę, w wyniku czego ofiara straciła płat czołowy. Był to katalizator faktu, iż Freddy Fazbear's Pizza straciła reputację na lata. Drugą pizzerię zamknięto, a całość powróciła w 1993 w formie, jaką znamy ją z FNAF 1. Jednak wróćmy do 87. Jeremy został przeniesiony na inną zmianę, a Fritz objął jego starą posadę. Kto odpowiedzialny jest za ugryzienie? Cóż... Jest to wątek, który zaplanowałem rozwinąć przy okazji przyszłych retrospektyw, więc teraz go nie poruszę. Największą część fabuły prezentują jednak minigry. Niekiedy po śmierci, zamiast ujrzeć zwyczajnego ekranu końca gry, przeniesiony zostaniesz tutaj. W tej minigrze wcielasz się we Freddy'ego, który, jak wskazuje tytuł, rozdaje ciasto głodnym dzieciom. Wraz z upływem czasu dzieci będą głodnieć, a ty będziesz musiał złagodzić ich apetyt.
Istotne jest to, co dzieje się na zewnątrz. Otóż znajduje się tam dziecko. Po chwili podjeżdża różowy samochód, z którego wyjdzie jego równie różowy kierowca. Następnie zabije dziecko i odjedzie. I tak, tak wiem, w FPS-ie było co do tego odniesienie, ale rozmawiamy o FNAF-ie 2, więc następnie pojawi się jumpscare marionetki. W tej grze wcielamy się w Foxy'ego, który z Pirate Cove zmierza do sąsiedniego pokoju, gdzie znajduje się piątka szczęśliwych dzieci. Czynność ta powtarza się trzykrotnie. Za trzecim razem Foxy mija purpurowego mężczyznę, a dzieci są martwe. Zdarzenie zakończy się jumpscarem Foxy'ego z drugiej części. Ta minigra okaże się być bardzo istotna. Wcielamy się w marionetkę, która rozdaje prezenty czterem dziecięcym duszom. Następnie przydzieli im maski każdego z czterech animatronów, a całość zakończy się jumpscarem Golden Freddy'ego. Jednakże nim to nastąpi na ułamek sekundy, pojawi się piąte, zapomniane ciało. W ostatniej minigrze wcielamy się we Freddy'ego we własnej osobie, a naszym zadaniem jest podążać za marionetką. Po drodze mijać będziemy martwe ciała. Niekiedy spotkać możemy purpurowego, który powtarzał będzie słowa "You can't", nie możesz. Te segmenty FNAF 2 prezentują okoliczności nastąpienia pewnych wydarzeń, ale i zarazem podsuwają kolejne pytania. Przede wszystkim ukazują postać Purple Guy'a, mordercy dzieci. Na tym etapie nie był jeszcze znany, jego prawdziwą tożsamość poznamy przy okazji kolejnych odsłon serii. Poddając to interpretacji, okazuje się, iż Fioletowy po raz pierwszy uderzył, zabijając dziecko, które w przyszłości okazało się być marionetką. Następnie uderzył drugi raz, mordując piątkę dzieci, a ich ciała, jak wiadomo, z jedynki ukrył w kostiumach. To chyba przeważająca większość fabuły drugiej odsłony FNAF-a. Gdy zajmiemy się trójką, poddamy jeszcze analizie całą fabułę tego starożytnego, jeśli mogę to tak nazwać, FNAF-a. Tego między częścią 1 a 3, oryginalnej trylogii. Ale na to musimy jeszcze poczekać do retrospektywy części trzeciej. Myślę, że pora przyjrzeć się kolejnemu aspektowi. Czas przejść do rozgrywki i... cóż... Dwójka stanowi w większym stopniu coś zupełnie innego od jedynki. Największą różnicą są drzwi. Albo ich brak. Ten fakt działa idealnie na poczucie bezpieczeństwa gracza, a raczej również jego brak. Jedyną formą obrony przed animatronami staje się więc maska Fazbera i latarka. A no i tak, i nakręcanie music boxa. Ta pierwsza sprawdzi się przy konfrontacji z większością animatronów. Otóż posiadając maskę, te będą uważać nas za jednego ze swoich, więc te nie będą chcieć włożyć nas do jednego z kostiumów. Przyda się w walce z Toy Freddym, Toy Bonim, Toy Chico, Mangle, Starym Freddym, Bonim i Chico. Foxy'ego odganiamy za pomocą latarki, maska na niego nie działa. Balon Boya zaś, no cóż... Nigdy nie umiałem go rozgryźć. Wiem, że należy go unikać, bo gdy wejdzie do naszego biura, pocznie blokować nam światła, więc przy większości sytuacji będziemy zwyczajnie bezradni. Przez cały czas natomiast z tyłu głowy musimy mieć music boxa. Pozytywkę, którą należy nakręcać, by utrzymać marionetkę w, nazwijmy to, spokojnym stanie. Albowiem gdy opuści budełko, raczej powinniśmy już smarować dubsko cebulą, jeśli w naszym ochroniarskim schowku takową posiadamy. A raczej warto posiadać. Przepraszam. Placówkę wciąż oglądamy za pośrednictwem kamer. Tyle, że teraz możemy też patrzeć w wentylację, by ogarnąć, czy impostor czasem nie czyści wentów, a nie, czej, to nie ta gra. Wciąż mamy również baterię, która może się wyczerpać. Tyle, że nie działa ona tak inwazyjnie, co w poprzedniczce, a egzystuje jedynie względem latarki, więc gdy jej poziom spadnie do zera, zabierze nam jedynie możliwość z niej korzystania. Rozgrywka nie zmieniła się znacznie, lecz odebrała tej grze trochę horrorowego klimatu. Tak przynajmniej myślę. No właśnie, czy FNAF 2 straszy? Takim akcentem przynosi mi się to aspektu audiowizualnego i tutaj mam względem drugiej części kilka zastrzeżeń. Pod względem graficznym wiele się tutaj nie zmieniło, to cały czas ten sam silnik. Wciąż znajdujemy się w nieprzyjemnym pomieszczeniu, jednak cóż, nie wydaje się one być tak ciasne,
klaustrofobiczne jak biuro z części pierwszej. Jest bardziej rozległe, większe, nie tak malutkie jak w jedynce, jednak nadal ma swój klimat. No nie wiem, te rysunki na ścianie zawsze bardzo mnie niepokoiły. Może i są dość miłe, ale w takim środowisku nie. Na poczucie niepokoju z pewnością działa brak jakichkolwiek drzwi. Gracz nie czuje się już tak bezpiecznie, nie może odseparować się od adwersarzy. Placówka również nie wydaje się być tak mroczna jak w jedynce. Projekty naszych przeciwników zaś ponownie świetnie wykonane, lecz bardzo kontrastowe. Z jednej strony to i animatrony, które w większości nie wydają się być jakkolwiek niepokojące, chyba że zdajesz sobie sprawę z faktu, że zaraz wydupią ci na twarz. Naprzeciw nim wychodzi Mengl, która, no nie wiem, wydaje mi się jakaś taka... nijaka. Z drugiej strony zaś Old bądź Withered animatrony. Tutaj nacisk niepokoju wybrzmiewa zupełnie odmiennie. Jak Freddy i Foxy nie wywołali na mnie nigdy większego wrażenia, tak pozbawiony twarzy Bonnie, kurna, zawsze niezwykle się go bałem, szczególnie gdy przemykał przez wentylację. Jednak spośród nich wszystkich zgodzę się, iż to Chica jest jednym słowem przerażająca. Pozbawiona rąk, te zwisające kable, głowica, pozy jakie przybiera przypominające stracha na wróble na bezludnym polu. Nie wiem, po dziś dzień przechodzą mnie ciarki. Jednak najbardziej niepokojącym animatronem według mnie jest marionetka, kukiełka, puppet. And that thing is spooky as fuck. Myślę, że ma ona w sobie to coś. Coś, co sprawia, że bał się jej zapewne nie jeden z was. Może to jej wygląd, może to tajemnica się za nią kryjąca. Może to fakt, iż gdy opuści pudełko, nijak nie zdołamy jej powstrzymać. Nie mam zielonego pojęcia. Sfera audio wydaje się być bardziej impulsywna. Głośniejsza niż w jedynce. Wszystko słychać dokładniej niż ostatnio. Gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie, słyszalny będzie ten przeraźliwy, bardzo działający mi na nerwy dźwięk. Zmieniły się również te słyszalne przy jumpscarach. Myślę, że na o wiele gorsze. Ale jak mówiłem ostatnio, one zawsze mi się nie podobały. Skoro te aspekty mamy już za sobą, spójrzmy na easter eggi, sekrety drugiej odsłony i tego trochę było. Co jakiś czas natrafiamy na niewyjaśnione elementy gry, po kraju endoskeletona, który finalnie chyba był fejkiem, lecz nie jestem pewien w 100%. Jeśli nie, niekiedy możemy zobaczyć go na kamerach, jednak sam w sobie nie będzie stanowić zagrożenia. Najbardziej interesującymi charakterami pokroju właśnie tych ukrytych są według mnie Shadow Freddy i Shadow Bonnie. Ten pierwszy pojawiać się będzie w Parts and Service, drugi zaś przyglądać będzie nam się w biurze. Ciekawa teoria z nim związana zakłada, iż są oni duchami zmarłych pracowników. Opuszczony przez Disneya mi się skojarzył. Czym finalnie są te postaci? Co oznaczają? Nie mam zielonego pojęcia. Przypuszczam jednak, że stanowią jedynie halucynacje protagonisty. Warto też dodać, iż Shadow Bonnie niekiedy kraszuje grę. W przypadku, gdy będziemy się mu zbyt długo przyglądać. Warto też wspomnieć o kukiełce, która po wyjściu z pudełka będzie zmierzać w kierunku biura. Paper splits, nie wiem czy dobrze to odmieniłem, przenoszący się z party room do biura, JJ czy Candy. Lecz o ile się nie mylę, były to tylko fejki, ale spokojnie, Five Nights at Candy's też kiedyś się zajmiemy. Wspomnę również o ponownym pojawieniu się Death Screens podczas uruchomienia gry, czyli o mrocznych, bezokich wersjach animatronów oraz występujących pomiędzy nocami cutscenkami. Szczerze mówiąc, po latach wciąż nie mam pojęcia, co one oznaczały. Jeśli coś wiesz, zostaw po sobie coś w komentarzu, z chęcią poczytam. Czas na ostatni segment. Teorie. W tym momencie ta, ujmijmy to, partia świata FNAF-a sięgała zenitu. Cóż, zacznijmy od teorii, którą żyłem swego czasu. Wedle niej morderców było dwóch, zważywszy na dwa odmienne sprite'y postaci, mordercy. Mowa była o Pink Guy'u oraz Purple Guy'u, lecz finalnie okazało się to być niczym więcej jak zwykłą spekulacją. Morderca był jeden, fioletowy. Wiele teorii oscylowało też wokół The Bite of 87. Jedni za sprawcę uznawali Mengl ze względu na jej podejrzany jumpscare, w którym jej zęby lądują w okolicy czoła. Inni starego Foxy'ego, lecz najwięcej osób zdaje się mówić o Chice. Lecz dowody na to, podkreślam, niezbite dowody, pojawią się dopiero w 2018 roku. Cóż, gdy wyszedł FNAF 2, a trójka nadchodziła, to były czasy,
kiedy na zagranicznej, jak i polskiej scenie YouTube filmów na temat tej gry było przysłowiowo od groma. Eleven, Mandio, nie wiem, Stu coś nagrał, Markiplier, animacje, utwory powstałe na kanwie gier i tak dalej. W pewnym stopniu wychowałem się na tych rzeczach i myślę, że mogę teraz rzucić żartem brzmiącym: jeżeli pamiętasz mityczne czasy FNAF-a na YouTube w okolicy 2015 roku, to miałeś zajebiste dzieciństwo. Myślę, że to wszystko w sprawie FNAF-a 2. Jest to jeden z lepszych przedstawicieli serii, o ile nie jest tym najważniejszym. To właśnie tutaj fabuła, powiedzmy, że wzbiła się w powietrze. Jeśli miałbym go ocenić, postawiłbym go jedno oczko niżej od jedynki, czyli 8 z olbrzymim plusem na 10, ewentualnie 9. Tym akcentem kończymy retrospektywę FNAF-a 2. Zapraszam was za tydzień na retrospektywę mojej ulubionej części franczyzy, czyli FNAF-a 3. Ech, kocham tę grę. Moją miłość do tej gry przedstawi wam ten obrazek. FNAF 3, znak większości, tlen. Oj, tak, Byniu. Tak. Tymczasem bardzo dziękuję wam za oglądanie, to byłoby już na tyle. Jeżeli ten film ci się spodobał i chcesz mnie wesprzeć, to zostaw suba, proszę cię, drogi widzu. Dodaj tego suba, przecież widzę, że nie dałeś. Swoją drogą, fajne zdanie skonstruowałem. Obejrzyj też moje poprzednie filmy, prowadzę kilka różnych serii na temat horrorów, kryptyd, postaci internetu i tym podobne. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Tymczasem po tej zajście zaczepistej reklamie chciałbym pozdrowić następujące osoby. Domin X23, Among Ochrona, Adam Best Gamer, Śmietana, OPH69, Mateusz Wiśniewski, The Dark World, Nagito Komeda oraz Paweł Iwanow. Pozdrowienia lecą do was, jeżeli ty też chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem bardzo dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia już wkrótce, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrej nocy, smacznej herbatki, cześć!